Hasydzi na granicy ukraińskiej. Interwencja Izraela. Izrael zwrócił się do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o wpuszczenie na Ukrainę żydowskich pielgrzymów, przekazał wiceszef resortu spraw zagranicznych Ukrainy Yevhen Yenin. Na jednym z przejść białorusko-ukraińskich przebywa około 1000 Hasydów, którzy chcą dostać się na Ukrainę mimo zamknięcia granic. Ukraińska Straż Graniczna poinformowała, że w środę 16 września, rano około 1000 cudzoziemców, którzy znajdują się między punktami kontrolnymi Nowa Huta i Nowy Jaryłowicz i na białorusko-ukraińskiej granicy, wciąż próbuje przedostać się na terytorium Ukrainy. W związku z pandemią koronawirusa ukraińskie granice są zamknięte dla obcokrajowców poza pewnymi wyjątkami, do 28 września. We wtorek wieczorem grupy cudzoziemców przybyły też na przejście Dolsk w obwodzie wołyńskim. Straż zapewniła, że sytuacja na granicy jest pod kontrolą. Wiceszef MSZ napisał na Facebooku, że zgromadzonym przekazano koszerne jedzenie oraz napoje. Zaznaczył, że poprzez kanały dyplomatyczne MSW Izraela zwróciło się do Zełenskiego o wpuszczenie pielgrzymów na Ukrainę. Podkreślił przy tym, że decyzje w tej sprawie mogą zapadać tylko w ramach negocjacji między dwoma rządami. We wtorek wieczorem rzeczniczka białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenki Natalia Eismont poinformowała, że prezydent polecił rządowi, by porozumiał się ze stroną ukraińską w sprawie otwarcia zielonego korytarza dla pielgrzymów. Ukraińskie władze szacują, że z okazji obchodów 18-20 września święta Rosh Hashana miasto Humani w środkowej części kraju odwiedzi około 3000 Hasydów. Według szefa MSW Ukrainy Arsena Awakowa co roku do Humania na grób cadyka Nachmana z Bracławia, uważanego za jednego z najsłynniejszych mistyków żydowskich, pielgrzymuje około 30-40 tysięcy Hasydów z całego świata. Pod koniec sierpnia Zełenski uznał, że w tym roku w związku z pandemią koronawirusa masowe obchody Nowego Roku w Humaniu są niemożliwe. Do Humania przybyło ponad 560 policjantów z różnych regionów kraju, by zabezpieczać porządek w trakcie obchodów.